Cześć, dzień dobry, witajcie. Tak jak Wam mówiłam, dzisiaj będę w pięknym sklepie w sercu Wrocławia, w sklepie w Starej Rzeźni. Więc teraz tak, kochani, zobaczcie, jak to jest przecudownie, ale dzień zaczynamy od kawy. Także ja przywiozłam termomix ze sobą, który nam robi kawkę cappuccino, tam widzicie, w tle stoi. Pokażę Wam później wszystkie produkty, jakie są, ale tak chciałam Was tylko przywitać takim miłym akcentem. Zobaczcie, jakie są piękne pierniczki tutaj, o! Cudowne. Poproszę później Ulę, żeby wszystko poopowiadała o produktach, bo tak jak Wam mówiłam, jestem dzisiaj w sklepie w Starej Rzeźni, w samym centrum Wrocławia. To jest Ula. Sklep w Starej Rzeźni prowadzi razem ze swoją mamą. Mamunia jest tam też gdzieś w oddali, to może później do nas tutaj dotrze. Chciałybyśmy Wam dzisiaj pokazać, przedstawić cały sklep, jak wygląda, co możecie w nim kupić, ponieważ są tutaj no, produkty, jakie Ula Wam zaraz wszystko opowie. Ja powiem tylko jedno, w tym roku nie ma w ogóle jarmarku we Wrocławiu, więc i tak odwiedzajcie Wrocław, bo w tym sklepie kupicie wszystkie produkty regionalne. To co, Ulcia? Pokazujemy? Jedziemy, tak. Sklep pokazujemy. Zapraszam od tych produktów, które są z nami od zawsze, czyli kiszonki Schneiderów. I ich mamy całą gamę. No tutaj ja też kiedyś dostałam cały zestaw, karton. Tak. I powiem Wam, że są po prostu przepyszne. Jajka zielononóżki z Witoszyc od pana Ciastonia. I od niego, z jego jajek mamy najlepszy na świecie makaron. Makaron, który został nagrodzony perłą na targach w Poznaniu, na Polakrze. Akurat miałam jeszcze szczęście pracować w ośrodku doradztwa rolniczego, gdzie wysyłaliśmy zacne produkty regionalne na konkursy, czy tam na wystawianie się na tych targach. No i dostał nagrodę za to, że jest robiony tradycyjnie, w tradycyjny sposób i receptura jest niezmieniana od wieków. Super. Następnie mamy, tak, mamy od Państwa Sokołowskich z Łomnicych kozie produkty, mleko, sery. I to przyjeżdża do nas w czwartki. Jeśli macie ochotę na prawdziwe mleko, niepasteryzowane, kozie lub krowie, to zapraszam. Zamawiamy pod klienta, chyba że któryś nie odbierze, to potem możecie spróbować kwaśnego, tak jak Jula Maciuszek. Bardzo. Juli się trafia zawsze to, które zostaje. Sery również mamy od Państwa Sokołowskich, ale mamy też na przykład sprowadzane włoskie sery kozio-owcze. U nas jednak jeszcze ten sezon owczy, no cały rok nie jest, bo owieczki teraz dzieci swoje, że tak powiem, chowają w owczarni. Mamy też produkty z innych województw, które są w sieci dziedzictwa kulinarnego. Ta czapka niebieska świadczy o tym, że sklep... Gdzie to jest? To. Tutaj. Tak, na ścianie tutaj, też tutaj. Mam. Aha, no, tak, widzę. Zaraz tam na ścianie. Dobrze, że sklep co? Że sklep, na przykład, tak jak mój i należy do sieci dziedzictwa kulinarnego, czyli promuje produkty regionalne, sprzedaje, oferuje. Mhm. Restauracje również mają taką czapkę i producenci, którzy bazują na produktach regionalnych ze swojego gospodarstwa albo wytwarzają produkt z danego regionu, tradycyjny sposób od wieków. Dobrze, to już wiemy. Co mamy? Tak. Kombucze jeszcze. Kombucze tutaj mamy, tak. Wy jesteście trzeba powiedzieć też fanami o kombucze, bo to nasza Julka. Kombucza Julka, jest od Tomka Krzeczkowskiego z Świdnicy? Mama? Tomcie ze Świdnicy? Ze Świdnicy. No. A tutaj moja mama się zakochała, właśnie to też jest na targach. To jest pstrąg. Marynowany, ale w kwasie mlekowym. Wow! Tak, i on też właśnie jest w sieci dziedzictwa kulinarnego i każde województwo tutaj na dole ma napisane, jakiego jest województwa dana czapka. A ogólnie to jest sieć europejska, więc no, jesteśmy, że tak powiem, w Europie wszyscy dobrze znani. Co teraz, Ulcia? Dalej. Co teraz? Teraz mam pokaż jeszcze nam wszystko, co masz, bo to są naprawdę pokazuję te rzeczy, z którymi jestem od zawsze. Czyli chleb z Żytni, z Jordanowa Śląskiego, od Państwa Feszczuków. Od nich również mamy mąki, bo teraz jest, że tak powiem, sezon pieczenia chlebów. Jest i mąka pszenna, żytnia, gryczana, orkiszowa również, różnego przemiału, więc też możecie
do swoich wycieków używać mąk. Nie trzeba kupować 5 kilo, bo ja rozważam. O, super. Także to jest to też bardzo jest, fajna opcja. Nie musi się takiej całej... Mm-hmm. Cała gama makaronów. No tutaj nasz ulubione masło orzechowe od Andrzeja Ziółkowskiego. To jest sam orzech. On nie dodaje ani soli, ani żadnego utwardzacza typu olej palmowy. Jak widzicie, to masło jest rzadkie. No, jest. No i jest butter, czyli takie miałkie, albo crunch z odrobinką orzeszków. Pastę tahini też jest nasza dolnośląska, wrocławska. Proszę bardzo. Taka, też bez żadnych utwardzaczy. Super. Tutaj też poznaliśmy się z Sherry Tree z Wielkopolski. Też mam z innych na przykład krajów jakieś fajne produkty, nocciolate, ale to też klienci właśnie pytają i proszą, żeby sprowadzić, więc na to też jesteśmy otwarte. Jeśli jest jakaś potrzeba, to czemu nie. Tutaj mamy Ani pierniczki z piernikarni wrocławskiej. Znacie może pewnie pierniczki. Inaczej troszeczkę, bo tak ta lodóweczka mi tu obok. Dobrze, z pierniczki. Ania teraz siedzi, maluje wszystko ręcznie, robi świąteczne. Tak, jeszcze tak? Robi wszystkie świąteczne rzeczy. Również u Ani możecie sobie zamawiać pierniczki okazjonalne dla waszych znajomych. To są pierniki tradycyjne, które u niej zawsze można kupić. One są w różnych smakach. Ten jest akurat żurawinowy. Tutaj też pamiątkowe takie pierniki Ani własnoręcznie. Tramwaj nasz wrocławski, ratusz i Jasi Małgosia. Zaraz, tutaj jest ratusz. Tak. To jest ratusz. Tutaj mamy tramwaj wrocławski. A tu Jasia i Małgosia. Jasi Małgosia, tak. A tutaj są? A to są też Ani takie dla dzieciaków. Po prostu pierniczki. Pomalowane. Dobrze. Pieczywo też mamy z plonu od Pawła Dudały i z piekarni Polish. Także codziennie mamy inne pieczywko, żeby się nie nudziło wszystkim. No kasze, makarony, to Izunia tu pokaże. No teraz... tutaj też jesteśmy od zawsze z Maciejowym Sadem. Maciejowy Sad ma swoje sady w Lutyni i robi albo takie 0,3 soczki, albo 5-litrowe, albo 3-litrowe. Oprócz tego też mamy od niego bardzo fajne herbaty, ale suszone. I to jest na przykład sam owoc wysuszony i tak rozkruszony. I to możecie też, oprócz tego, że do herbaty, możecie wrzucić sobie do jogurtu naturalnego na noc i zostawić, on się tak fajnie nada smaku i zrobi mięciutki, więc to też jest nasze tutaj lokalne. Oprócz tego soczewice, kasze i te są akurat bio. Tutaj jeszcze o tym pudełku może powiedz, póki jesteśmy. Tak, ten kuferek robiliśmy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, która ma coś takiego jak Szlak Smaków Dolnego Śląska, też jesteśmy na tym... Też jesteśmy, że tak powiem, członkiem tego szlaku. I tutaj na przykład były te wszystkie produkty, które zostały nagrodzone albo są warte do spróbowania, pokazania. Więc też taki kuferek mogę Wam złożyć, jak będziecie chcieli dla kogoś na prezent. A czy na przykład jak ktoś by chciał sobie do Anglii zamówić, czy gdzieś, to też byś wysłała? Tak, tak. Wysyłaliśmy do Sycylii. Super. Z bombką nawet. Na Sycylię. Na Sycylię. Mama tam podpowiada. Tak, mama, ale to dobre. Mama czuwa. Nawet bombka doszła nasza, taka szklana. Tak, żeśmy zapakowali, że nawet bombka w całości doszła. Tak, świetnie, żeśmy się świetnie. Cieszyli tutaj. Co jeszcze mamy tutaj ułożyć? Tu mamy widzowie są konfitury, żądni. Przetwory warzyw. I mam tak, z cukrem, bez cukru. Jak to kto lubi i to są też naszych tutaj lokalnych, tutaj na przykład z Chaty Łaniaków, bardzo fajne gospodarstwo sadownicze, mają swoje przetwory, na przykład soki, mają dżemy, mają bardzo dobry sok pomidorowy, też bardzo go lubię, to jest ten. Tutaj uwielbiam soki malinowe. Tak, piłam ten malinowy, czy z czarnej porzeczki braliśmy, to na pewno. Tutaj mamy, tak jak widzicie, musztardy, tu znowuż włoski kącik, czy karczochy, czy pesta, to tutaj też mamy takich dostawców. Majonezy, smaltlet z gęsi. Bardzo fajna jest mirabelka na ostro. Wy lubicie ostre produkty i malina na ostro. To możecie sobie do serów na przykład. A mirabelka co to jest? Taka śliwka żółta. Aha, okej, okay. Dobra. I to możecie sobie do serów, możecie sobie do wędlinek, do jakichś mięs takich wytrawnych też to można tak sobie. No kącik warzywny kącik teraz warzywny. Jest skromny, no ale, no jest zima, ale no w sezonie jest... mamy nasze sezonowe truskawki, maliny i wszystko, co jest żury na bieżąco. Tutaj widzę, że mamy też. Żurek też przewojem jest. No teraz na Boże Narodzenie ten barszczyk dziadunia polecam, też jest bardzo fajny na barszczyk, jak też dosmakować można.
Co jeszcze? Tam z tyłu mamy jeszcze lodóweczkę, także idziemy do lodóweczki, idziemy, i za nie potknij się. No, mam nadzieję, że się nie potknę, troszeczkę wolniej. Czy miodach już byliśmy? Nie. Nie, bo to było na live'a. Tak, miody staramy się też mieć takie nasze regionalne, bo jak mnie uczono na pszczelarstwie, że miód trzeba jeść z regionu, w którym się mieszka, ponieważ pszczoły chorują na te same choroby co my i one przechodząc uodparniają się i my jedząc te miody też jakby nabywamy tej odporności. Oczywiście można sobie zamówić z pomorskiego czy z jakichś innych województw, no ale jednak tak gdzieś to wybadano. Ten akurat jest od pana Sudnika z Bolkowa. Tu mamy od pani Ewy Migockiej, która robi takie bardzo fajne miotki z dodatkami mani, żurawinki, ryżu. Tu mam, Boże, ryżu, róży, płatków róży, ryżu. Tu mam syrop z buraka cukrowego, to jest melasa. Melasą możecie słodzić, melasa ma dużo witamin i minerałów, więc też jest taka wzmacniająca. Tu Iza się dziwiła, co to jest, woda chmielowa. To jest z browaru Nepomucen. I piwko też mają dobre, no ale jeszcze nie mam koncesji, więc na razie stoimy. Ale ta woda chmielowa jest do czego? Po prostu do picia. Się jeszcze tu ci pokażę, bo tutaj jeszcze dobrze. Nie byłaś ze mną. Tu jeszcze tutaj nie mam tu. Od naszego zaprzyjaźnionego szefa kuchni, Oaken Wine, piekielnie ostre sosy. O proszę. I te sosy najmocniejsze kupujecie na własną odpowiedzialność, bo one pieką 3 razy. Naprawdę? Mhm. No to jeszcze paznokcie potem balą. Jak ktoś faktycznie... Takie rzeczy, tak. Ale na przykład mango to już jest taki łatwiejszy. Fajny do takich potraw, jak lubicie te tajskie, czy takie, pataje. No. To bardzo fajnie też można dodać. Muszę się coś napić, bo mnie coś... No to pij, Uleńko, a ja tutaj przejdę do lodówki, gdzie już mamy ciasta bożonarodzeniowe, tak? Świąteczne. Tak. To też... z Lubartowa. Bardzo tradycyjny makowiec i zobaczcie, tutaj moi klienci na niego cały rok czekają. To jest prawie sam mak i otoczony bardzo cieniutką warstwą ciasta z pomarańczową skórką. Jest też piernik lubartowski. Jest jeszcze ciasto mamo-buraczkowe? Już sprzedane. Aha, no ale było. No, ale jest piernik wegański na przykład. O proszę. Proszę. Dobrze, teraz tak, przechodzimy tu dalej. Zaraz, moment, niech ja się tutaj dobrze ustawię. Słuchajcie. Wędlinki też mamy w większości naszych regionalnych. Dzisiaj jest mało, no ale też dobrze, takie święta są, że mniej. Znaczy teraz ten okres, że się mniej wędliny. Ale mamy wędlinki nasze tutaj lokalne, mamy też sprowadzamy z innych województw, gdzie na przykład jest coś ciekawego, jak wędliny państwa nowickich, oni mają hodowlę swojej świnki złotnickiej i od nich mam ulubionego Arkadiusza kotleta z kością. Tak. Jutro będzie, więc Arkadiuszek jeszcze przed wyjazdem zdąży zjeść. I też od 5 lat mamy garmażerkę. Tutaj współpracujemy też z rodzinną firmą, fajnie, bo tata jest odpowiedzialny za kopytka, mama robi co? Krokiety? Mama robi krokiety, córa od pierogów, więc też tak lubimy mieć takie lokalne rodzinne firmy u siebie. No i super. No jogurty z Maluty, teraz te takie mamy bez laktozy na przykład. No i oczywiście też kiszonki od Schneiderów, tak. Kapusty tam, nie? Można. No i tutaj mamy Izy dzieło, dzisiejszy soczek z pietruszki dla Arkadiusza, bo już tam pytał. No nie, bo tutaj to tak w ogóle ktoś może przyjść. No, także zapraszamy też dzisiaj na degustację. Pietruszki jeszcze mamy cały worek. Tak, też można kupić, jest przepyszna. No dobrze, to na razie bardzo dziękujemy, Uleńko. Nie, i zapraszam serdecznie. Tak, jeszcze powiedz, gdzie jest ten sklep? Jesteśmy oczywiście na ulicy Szewskiej, jak to Iza mówi? W samym sercu Wrocławia. Tak. Obok antykwariat naukowy mamy z Rudym Kotem na wystawie, to też takie punkty charakterystyczne dla Wrocławia. I wpada do nas też biały szpic, kokos, na resztki z krajalnicy, więc po sąsiedzku wszyscy razem. Także zapraszamy serdecznie, zobaczcie, tutaj jest naprawdę przepięknie w tym sklepie. Zapraszam.